Cześć Halusien! Jeśli jeszcze nie znacie wyzwania różnic w drzewie genealogicznym na moim kanale, no to jest najlepszy moment, żeby poznać i żeby zobaczyć, kto kim jest, ponieważ właśnie wkraczamy w trzecie pokolenie, które staje się faktem. Nasze drzewo genealogiczne staje się coraz bardziej rozbudowane, jak można zauważyć, ponieważ i nasze dzieci znalazły sobie partnerów życiowych. Alexander Larsson to głowa pierwszego pokolenia wywodzące się z rodziny farmerskiej. Jego rodzicami byli Ben oraz Daisy, miał też siostrę Emily oraz szwagra Maxa. Aleksander pragnął pociągnąć rodzinną tradycję, więc założył swój ogród marzeń, który prowadził ze swoją żoną Cameron. I razem dorobili się aż piątki dzieci, w tym dwóch par bliźniaków. Najstarszy syn Sam poszedł w ślady ojca, marząc jednak o bardziej nowoczesnym zielonym ogrodnictwie, postanowił zostać w domu rodzinnym, w którym zamieszkał wraz ze swoją żoną Oliwią i córką Agatą. Najmłodsze bliźniaki Scott i Susan to typowe kinder niespodzianki, które zdarzyły się w bardzo nieoczekiwanym momencie. Mieszkali w domu rodzinnym razem z Samem, ale przyszedł czas na pójście własną ścieżką i być może założenie rodziny, dlatego już niebawem Scott i Susan będą mieli własne drogi. Shane i Sandra to środkowa para bliźniąt. Shane ożenił się z Evie, mieszka po sąsiedzku i kontynuuje rodzinną tradycję płodzenia bliźniąt, ponieważ dorobił się dwóch synów, Filipa i Paula, a teraz wraz z Evie oczekują kolejnego dziecka. No i mamy Sandrę, czyli główną bohaterkę drugiego pokolenia. Mimo próśb ojca o kontynuowanie pracy w ogrodnictwie, Sandra była zafascynowana muzyką. Dźwięki były całym jej życiem, dlatego postawiła się rodzicom, a ci zerwali z nią kontakt. Sandra ukończyła studia muzyczne z wyróżnieniem, jeszcze w ich trakcie zdobyła Nagrodę Gwiezdnych Ryków, więc to całkiem niezły wynik, i stała się rozpoznawalna w całym simowym świecie. Zamieszkała w ogromnej willi z Nickiem, również zapalonym muzykiem oraz twórcą internetowym. Wspólnie prowadzili wystawne i bogate życie. Po czasie wzięli ślub i nieoczekiwanie Sandra zaszła w niechcianą ciążę. Małżeństwo dopadł kryzys, ale przetrwali go i na świat przyszedł Frederick, czyli jedyny syn pary. Nick okazał się być jednak oszustem matrymonialnym, Sandra straciła wszystko i zamieszkała z synem w domu na wyspie. No i Frederick to bohater trzeciego pokolenia, niechciany syn, ignorowane dziecko, świadek kłótni i głośnego rozwodu w blasku fleszy. Brak rodzicielskiej miłości sprawia, że lokuje uczucia bardzo szybko i nie potrafi zbudować trwałej relacji oraz jest emocjonalnie skrzywdzony. No i w tym pokoleniu zobaczymy Frederica. Będziemy śledzić jego losy i zobaczymy, jak jego dzieciństwo wpłynęło na jego dalsze losy. Jak bardzo będzie miał w życiu przerąbane przez to, jakie piekło zgotowali mu jego najbliżsi. Dlatego jeśli chcecie, oglądajcie razem ze mną. Zapraszam Was serdecznie. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!